deformacji nie jesteśmy w stanie uzyskać przy klasycznym sposobie rigowania, czyli na kościach. Natomiast jest jeszcze inny, alternatywny, który jest budowany w Majkę, jest nim soft body, z tym, że no ja go nie używałem, jest to stary sposób i no w pewnym sensie zawodny. Większą kontrolę mam też, gdy wykorzystuję Enclofa. Enclof daje nam ciekawe rezultaty i myślę, że za pomocą nie jest deformowana siatka, jest na tyle dobrym rozwiązaniem, które myślę, że klient powinien zaakceptować. Zobaczmy jeszcze raz, jak wcześniej to wyglądało na naszej finalnej scenie. Tu widzimy, oczywiście nie 24 klatki na sekundę, akurat tutaj klatkaż wariuje, widzimy, że to się zmienia. Natomiast no, zapewniam, że to jest płynna animacja, mogę oczywiście skeszować animację czy deformację siatki, tak byśmy zobaczyli rezultat 24 klatki na sekundę, będzie on wtedy w pełni płynny. Natomiast ja chciałem tutaj pokazać, jakie miejsca, w jaki sposób są kontrolowane przez bryłę, przez wcześniejszą animację, a które są kontrolowane przez Enclofa. Oczywiście nie mam wtedy w pełni, właśnie to jest wada duża, nie mam w pełni możliwości napływania na animację tej bryły, sposób ruszania się, ale no to jest pewien kompromis. Jest możliwość wykonania bardzo skomplikowanego rigu, wtedy blendujemy pomiędzy animacją symulowaną, a animacją, którą sami ruszamy, natomiast wymaga ona zdecydowanie więcej zachodu. Jeśli klient by tego nie zaakceptował, to wtedy trzeba będzie to zrobić. Zazwyczaj, najczęściej pierwszy rezultat naszego rigowania nie jest dobry. Zawsze są jakieś zmiany, dlatego no, zawsze trzeba pamiętać o tym, że trzeba pójść krok wstecz. Czy jakieś pytanie odnośnie tego? Mam nadzieję, że na tyle jasno się wyrażam, że nie ma pytań, dlatego ich nie ma. Dobra. Myślę, że możemy przejść w takim razie do następnej części, czyli no właśnie tą postać następnie importuję do nowej sceny, tak żeby mieć możliwość ustawiania tego na scenie względem czasu, na które ujęcie jest przewidziane i w kontekście kamery, czyli powiedzmy, że mamy tą. O, może stworzę po prostu nową scenę sobie. Stworzę kamerę. PSP 1. Wcześniej mieliśmy PSP, czyli to jest domyślna kamera. Natomiast jeżeli chcemy stworzyć, to wykonujemy następną. Zmieniamy jej nazwę na przykład. Po prostu kamera. Siatka, czyli widzimy, w jaki sposób ona jest ułożona względem osi. I korzystamy z Reference Editora, który nam pozwala jest taka funkcja w programach Adobe, która nazywa się Place i ona jest odzwierciedleniem tego, czyli importujemy obiekty, natomiast nie deformujemy ich, oczywiście, znaczy nie zmieniamy ich zawartości tych obiektów, dopiero musimy przejść do pliku właściwego, pliku źródłowego, z którego one są zaimportowane. I tam dokonujemy pewnych zmian. Dzięki temu no, tworzy nam się drzewko, które nam pozwala bardziej zorganizować, ustanowić sobie pracę. Mamy zaimportowany teraz naszą poprzednią animację, która wygląda po prostu tak, jak wcześniej widzieliśmy. Mogę zmienić jej położenie oczywiście, tak żeby mieć miejsce na następną. Importujemy tą samą i mamy dwie bryły na jednej scenie. Oczywiście nam spada zdecydowanie ilość klatek na sekundę. W zasadzie tego no, będziemy musieli to breakować. Na razie nie przechodziłem do tego procesu, bo nie ma sensu. Musiałem ustawić to na początku na scenie, a dopiero później
stwierdzić, którą, jak będzie, znaczy finalną animację zbajkować. To akurat nie jest finalne. Jak widzimy, one się poruszają bardzo symetrycznie. Można oczywiście próbować zmienić animację w tych control curves, ale myślę, że lekkie przesunięcie może już sprawić, że one nie będą tak mechanicznie się układać na scenie. OK, zmieniłem teraz czas startu tej drugiej. Dzięki temu one w tym samym momencie nie startują i ta siatka nie jest tak sama, nie jest taka sama w obydwu przypadkach, w tym samym czasie. Oraz zmieniłem kąt, obróciłem nieco tą postać, tak więc jej jakby te dolne partie postaci nie są odzorowaniem, lustrzanym odzorowaniem tej drugiej. Dzięki temu myślę, że ona, ta sytuacja, którą teraz mamy, myślę, żeby wystarczyła zdecydowanie, żeby ruch nie wyglądał no, na tyle mechaniczny, by klient akurat odrzucił. Właśnie mój supervisor dzwonił, który będzie pod koniec dzisiejszego dnia mówił. Dobrze. Spójrzmy jeszcze z powrotem na nasz obrazek, który jest tam jakimś tam konceptem. Czyli mamy te dwie bryły. Wystarczy je teraz lekko poruszyć, lekko zmienić jego kąt jakby płynięcia, czyli nie idealnie po Y, tylko no bardziej ukierunkowo tylko w taką stronę, jak widzimy na scenie. I myślę, że to by wystarczyło, żeby te dwie postacie już mogły być jakby zamkniętą partią naszej animacji. Natomiast musielibyśmy jeszcze i tak ustawić tą ostatnią, czyli animować i zmieniać, deformować te postacie pod kątem tej. Czyli w tym momencie myślę, że bez problemu możemy przejść do płaszczki. OK, mamy płaszczkę. Oczywiście ona nie będzie taka jak na scenie, nie jestem modelerem, a właściwie nawet nie potrzebowałem tego, żeby pokazać ruch i sposób konstruowania. Skupiłem się na takim spaszczonym kole oraz wyekstrudowałem mu ogon.
Sprawdzam, czy nie ma animacji na pewno na scenie. Okej. No i tu już coś mamy. Wykonałem no, prostą deformację, prosty efekt, który nazywa się wave. No i podpiąłem go, zdeformowałem nim obiekt. Zaraz pokażę, jak to się robi. No i mamy. Z tym, że ona jest zdecydowanie liniowa i no i od razu odrzuciłem ten pomysł. Sprawdziłem tylko dla pewności, żeby wykluczyć to, czy faktycznie ona jest w stanie w jakiś sposób poruszyć ciekawy mi przedmiot. Okazało się, że no, być może ciekawy jest, ale jego liniowość no, nie nadaje się do tego sposobu poruszania się. Otwórzmy więc. Następny etap. Okej. Mamy tutaj porównanie tego efektu wave, który zastosowałem wcześniej, wraz z soft modification tool, który pozwala nam mniej więcej taki biologiczny już ruch. Ma się wrażenie, że jakby coś pod skórą się porusza. Dzięki temu mogłem uzyskać bardziej kontrolowany i nieliniowy ruch w stosunku do tego, co zaimplementowałem do naszej postaci i no i mocno korzystałem z tego przy deformacji. Pokażę właściwie zaraz, jak to wykonać w prosty sposób. Okej. Okay. Mamy, nałożyłem soft modification tool na tego plane'a, zdeformowałem go w odpowiedni sposób, czyli po Y w tym momencie oraz tutaj jest podpięty do niego mode, soft mode, który ma opcję fall of center X, fall of center Y i Z. I on odpowiada, gdzie jest centrum tej deformacji. Mogę oczywiście animować to. W naszej scenie ja podpiąłem to do lokatora, dzięki temu mogłem bez tych kontrolerów, tylko na scenie, mieć możliwość zmiany położenia tej deformacji. Mam wrażenie, że faktycznie jest jakaś siła, która przesuwa coś pod powierzchnią. Teraz pokażę, w jaki sposób użyłem tego w finalnej scenie z płaszczką. Może pokażę jeszcze, jak podłączyć to pod lokatora, żeby mieć możliwość na scenie manipulowania.
No i mamy. Za pomocą Connection Editora podłączyłem atrybuty Translate X, Y i Z do falów Center X. Dzięki temu wektor lokatora jest równoznaczny z wektorem Soft Multiplication. Tutaj widzimy, w jaki sposób ta relacja ich przebiega, czyli lokator O1, Translate Z jest tym samym, równa się właściwie Soft Multiplication 1, falów Center Z i tak dalej. Tutaj mamy płaszczkę wraz już szkieletem, który narysowałem, który wstawiłem tutaj, tak żeby mieć odpowiednik ogona i odpowiednik głównej części, głównej partii ciała oraz dwa już lokatory, które, jak widzimy, się nie ruszają. O, w razie ten ruch, który tutaj widzimy, on będzie głównym ruchem wiodącym naszego secondary motion, czyli nie ruchu tego, jak porusza się płaszczka w scenie, tylko jakie siły działają na tą płaszczkę. Dodatkowo mam już tutaj skin cluster, czyli już zeskinowałem tą postać. Czyli te kości będą wpływały na główny ruch płaszczki. I przy każdej zmianie tego lokatora nadal pozostajemy przy tym zorientowaniu, które teraz wstawiłem, które teraz zmieniłem do tej płaszczki. OK. Ta scena w sumie nie różni się niczym, oprócz tego, że już wstawiłem kontrolki od poprzedniej sceny. Poza tym, że wstawiłem kontrolki, które nam deformują spline'a, czyli tą partię szkieletu. Użyłem zwykłej techniki, czyli spline'a, aka dla tego rigu. I w tym momencie to są klastry. Teraz muszę, nie wiem, czy muszę pokazywać, jak się wykonuje taki rig. Myślę, że to nie jest istotą tego wykładu, tak więc pominę ten aspekt. Tutaj mamy te dwie kontrolki, które również wpływają i chciałem trochę powiedzieć o ogonie, który zazwyczaj w MAI używa się systemu Hair System do symulacji włosów, jak i również ogonów. Właściwie to pokażę, jak się to wykonuje. Okay. Mamy istotę. Czym właściwie jest system włosów w majce? Jeżeli poruszymy, one te również będą się puczać. Może sprawię, że ten ruch nie będzie taki ostry, bardziej płynny. O ja. Dobrze, mamy klucz. Może jeszcze dodam więcej klatek, żebyśmy zobaczyli, co się stanie. O, co się stanie podczas nagłego hamowania. I mi wystarczył taki jeden włos, nazwijmy to, by pokierował moim ogonem mniej więcej tak, jak ja sobie tego życzę.
Ok. Mamy tutaj stworzony zwykły rig dla spline'a, czyli curve, krzywa, która nam rusza tym rigiem. Jeżeli zmienię położenie, właśnie może połączę jointy, jeżeli zmienię położenie na przykład kontrolek tych. Tych kontrolek zmieniają się również jointy. Idą, ich położenie zależy właśnie od tego spina. Natomiast teraz wystarczy tylko nadać temu spinowi właściwości, znaczy system hair. W ten sposób on będzie zachowywał się bardziej w naturalny sposób. Ja oczywiście będę miał możliwość kontrolowania tego, ale już w nie, bardziej ograniczony sposób. Ale to jest no, standardowa cecha przy korzystaniu z symulacji. Nie mamy wtedy w pełni, w 100% możliwości kontrolowania tego. Oczywiście można zrobić inny rig, na przykład 3 rigi, czyli ten symulowany, następny animowany przez nas, a trzeci, ten, który jest jakby średnią wartością tych dwóch rigów. Dzięki temu możemy płynnie przechodzić od symulowanego do animowanego przez nas. No, czyli zwykłe blendowanie. W ten sposób możemy mieć 100% możliwość kontrolowania naszej animacji. Dobrze, widzę, że on, że Miami wykonał jakiś błąd, mianowicie zamiast być ten rig kontrolowany przez tego spline'a, jest kontrolowany nadal przez tego spline'a, natomiast powinno być odwrotnie, przynajmniej, no nie wiem, tak się uczyłem. No i właśnie w ten sposób zaimplementowałem w płaszczce i to akurat śmiga, nie wiem, dlaczego akurat tutaj nie. No, zobaczmy, jak to zostało w płaszczce zrobione. Czyli to jest nasz spline, za którym podąża idealnie, nie końcówka, ale idealnie ta część rigu, natomiast ten służy do głównego ruchu. Mogę zmieniać na przykład jego położenie w ten sposób, może inaczej, może tutaj damy klucz i w 10 klatce zmienimy jego położenie. Tak. I wynikiem jest to, że on podąża za tą linią. Tą linię możemy sparentować do naszego głównego rigu albo naszej głównej kontrolki. Dzięki temu ona zawsze będzie podążać za głównym obiektem i poruszać się w taki sposób, jaki hair system, na jaki hair system pozwala.
Okej. Okay. Widzieliśmy na naszym przykładzie animowanym, że tam ona zmieniała swoje, jakby nazwijmy to, skrzydła. Więc, żeby uczynić to, również na naszym przykładzie, musiałem dokonać pewnej korekty w naszym rigu, czyli zrobić jej również możliwość deformowania skrzydeł, czyli również rig, powiedzmy ręce, w tym momencie no one tak się zachowują. Jeżeli oczywiście wszystkie będę naraz wpływa na rotację. Oczywiście, jeżeli znaczę jeden, mogę tylko rotację jednego wykonywać. Na naszym rigu już kontrolki działają, czyli podpiłem te, które wcześniej mogliśmy zobaczyć. Wcześniej widzieliśmy tylko klastry, czyli te C tutaj, które to wpływają na ruch naszego spline'a, natomiast control curves na ruch klastrów. I tym samym sposobem pośrednio również wpływamy na ruch naszego spline'a. Dzięki temu możemy oczywiście obracać to w jakikolwiek sposób chcemy. Natomiast ta główny control curve został wykonany, czy tam umiejscowiony, po to, żeby mieć możliwość wpływania na położenie tego obiektu i rotację tego obiektu. Na razie jeszcze nie podpiąłem całego rigu pod tą główną kontrolkę, co zrobię w następnym etapie. Tylko chciałem pokazać, w jaki sposób, jakby, jaka dalsza część pracy wygląda, czyli zaimplementowanie ruchu tych skrzydeł, czyli rigu, który pozwoli nam ruszać tymi bocznymi częściami naszej postaci. Już mamy zaimplementowane. Nie, jeszcze nie. Tego jeszcze nie zaimplementowałem, natomiast już mamy ruch tych całych skrzydeł. Wygląda to mniej więcej tak. Dla nich również zastosowałem system AkiSpine. Czyli ruszamy w taki właśnie sposób i myślę, że innego ruchu nie potrzebujemy w tym przypadku. Czyli mamy ruch tych bocznych części. Ukryję może nasze jointy.